Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Bracia i siostry, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy doroczne przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego. Przypominamy sobie również, że jesteśmy wezwani do czujności na dzień powtórnego przyjścia Chrystusa. Dlatego też teksty liturgiczne nadchodzących dni będą kierowały nasze dusze ku pobożności i radosnemu oczekiwaniu. Zanim rozpoczniemy naszą niedzielę Eucharystię, na początku tej mszy świętej poświęcimy wieniec adwentowy. Módlmy się. U Ciebie, Panie, 1000 lat to jakby jeden dzień, a jednak napominasz nas nieustannie przez apostoła, abyśmy powstawali ze snu i oczekiwali na dzień zbawienia. Prosimy Cię, pobłogosław ten wieniec, aby widok zielonych gałązek napełni nasze święta tęsknota i nadzieją zbawienia. Błogosław również te świece, aby były znakiem tego światła, które pragnie oświecić każdego człowieka. Uczyń nas godnymi, gotowymi na świętowanie narodzenia i objawienie się Twojego Syna i dozwól nam kiedyś wykonać Twoją chwałę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Na początku mszy świętej przeprosimy Pana Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, którego narodzenie zapowiadali prorocy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez wcielenie okazałeś nam swoją łaskę, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wzywasz nas do gotowości na Twoje powtórne przyjście, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu, zaliczeni do Twoich wybranych, mogli posiąść Królestwo Niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Widzenie Izajasza, syna Amoza, dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę pańską, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami, bo prawo pochodzi z Sionu, i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości pańskiej.
Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Cieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Jego bramach, Jeruzalem. Idźmy z radością zgodnie z prawem Izraela wielbić Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia i siostry, rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień. Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w godzinie, której się nie domyślicie,
Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie Panu, czekanie to nic przyjemnego. Każdy z nas dobrze o tym wie. Nic tak nie denerwuje człowieka jak czekanie. Czekanie na swoją kolejkę przy kasie sklepu, u lekarza, czy może na spóźniający się autobus, szczególnie gdy jest zimno. Ile rzeczy moglibyśmy w tym czasie zrobić? Może ile spraw załatwić? Moglibyśmy ten czas dobrze wykorzystać, a czekając, tracimy go bezpowrotnie. Moi drodzy, doświadczenie życiowe podpowiada nam, że czekanie to nic miłego ani potrzebnego. Oczekiwania trzeba się uczyć. Zwłaszcza my, ludzie epoki internetu, telefonów komórkowych, musimy się uczyć cierpliwości. Nowoczesna dzisiejsza technologia sprawia, że różne czynności wykonujemy coraz szybciej. Szybciej podróżujemy, szybciej komunikujemy się między sobą, szybciej odbieramy wiadomości z całego świata. Smartfony i tablety, których używamy, są już dla nas za wolne, dlatego czekamy na kolejną ich generację, która powinna być jeszcze szybsza i lepsza. Chcemy, by również internet działał coraz szybciej. Ale liturgia Adwentu uczy nas wytrwałości i cierpliwości w codziennym życiu. W Adwencie bowiem nie tylko czekamy na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, nie tylko na uobecnienie dla nas liturgii Narodzenia Chrystusa, lecz także przypominamy wytrwałe oczekiwanie Izraela na zapowiedzianego Mesjasza. Ponadto wyczekujemy na Jego powtórne przyjście chwale. W każdej mszy świętej przeżywamy ten aspekt swojej chrześcijańskiej wiary. Jego wyrazem są słowa po konsekracji: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Kochani, Jezus wzywa nas, abyśmy wraz z początkiem nowego roku kościelnego zaczęli od nowa, abyśmy przestawili naszą uwagę i oczekiwania, ponieważ On przychodzi ponownie, aby uczynić wszystko nowym. Dobrym barometrem mierzącym naszą łączność z tym, co dla nas jest najważniejsze, jest nasz stosunek do oddawania czci Bogu we wspólnocie, którą kieruje tylko sam Bóg. Bardziej niż kiedykolwiek przedtem, nasza niedzielna msza święta stawia dziś w centrum naszego zgromadzenia Pana obecnego w Słowie i w sakramencie. Dzięki wspólnemu wielbieniu Boga stajemy przed tym, który jest naszym życiem, zbawieniem i przeznaczeniem. Za każdym razem, gdy gromadzimy się na Eucharystii, powracamy do ważnych tematów Adwentów, takimi są: Chrystus przyszedł do nas jako Słowo wcielone, które narodził się 2000 lat temu. Chrystus przychodzi teraz do nas jako nasze Słowo życia i chleb życia. I Chrystus przyjdzie ponownie z chwałą dla swojego ludu i przyciągnie wszystkich do siebie. Właściwie i oczywiste jest, że dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu, po trudnym okresie pandemii, która często zakłócała naszą niedzielne nabożeństwa, spotykamy się razem i ponownie oddajemy cześć Bogu, który jest prawdziwym centrum i źródłem naszego życia. Bracie i siostry, wyzwanie Pana Jezusa do czuwania zawiera dwa wskazania. Pierwsze dotyczy osób wykonujących te same czynności. Nawet jeśli dwóch ludzi robi to samo, to nie jest to samo. Jak słyszeliśmy wtedy w Ewangelii, kiedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostanie. Jak dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii. Nawet gdy dwie osoby pracują razem, każda z nich może kierować się inną motywacją.
Dwóch ludzi pracujących na tej samej budowie udzieliło różne odpowiedzi na pytanie o to, co robią. Pierwszy powiedział, że układa cegły, łącząc je za prawą. Drugi powiedział, że buduje piękny dom czy piękny kościół. Przy każdej pracy może być wyrobkiem albo zaangażowanym współtwórcą. Dlatego ta sama praca może spotykać się z różną nagrodą ostateczną. Słyszeliśmy słowa w Ewangelii: czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Bóg patrzy na ludzkie serca, a nie na zewnętrzny sukces, który nierzadko jest skutkiem naruszania dóbr innych osób. Ale drugie wskazanie Pana Jezusa dotyczy aktualności i nagłości czuwania. Decyzji o tym, by swoje życie poddać woli samemu Bogu, nie można przesuwać na później. To nie my jesteśmy władcami czasu, tylko sam Bóg. On może wezwać nas do siebie w każdym czasie. Nie ma dodatkowego czasu przygotowania się poza tym, który już otrzymaliśmy. Nie można pozostawić życia z Bogiem na marginesie innych zajęć i mówić sobie, że to będzie później. Przeznaczony więc czas dla Boga, gdy zdamy egzamin, gdy dzieci podrosną, gdy będą na emeryturze. Życie z Bogiem i dla Boga nie jest czymś dodatkowym do codziennych zajęć. Myśl o popełnieniu woli Bożej powinna przenikać wszystkie nasze ambicje, dążenia, praca, świętowanie czy wypoczynek. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo godzinie, której się nie domyślicie, Syn Człowieczy przyjdzie. Tak słyszymy również w dzisiejszej Ewangelii. A więc wszystko, co robimy, powinno być motywowaniem miłości do Boga, wiara w Niego i nadzieja na zjednoczenie się w Nim na wieki. Bracia i siostry, przed nami wyjątkowy Adwent, najdłuższy z możliwych. Sporo czasu na pracę nad własnym czuwaniem. Sporo czasu na wprowadzenie pokoju wokół siebie i w sobie. Sporo czasu nie tylko na bieganie po sklepach i na zewnętrznym przygotowaniu. Wykorzystujmy ten dla nas własny wzrost. Wykorzystujmy ten czas również duchowo. A jednak wiemy, najważniejsze widzi się sercem. Zobacz więc sercem własnego męża czy żonę, ojca czy matkę, a może sąsiada czy współpracownika w tym okresie. Niech nasze zabieganie, niech zabieganie podczas tego Adwentu, niech Chrystus napełni nasze serca Jego pokojem. Wszystko zaś po to, byśmy z radością mogli iść na spotkanie Pana, do czego wzywa nas dziś refren psalmu responsoryjnego. Niech ten okres będzie dla nas świętym okresem Adwentu. Amen. Bóg zapłać. Drodzy bracia i siostry, okres Adwentu jest czasem nadziei, odnowy, świeżego początku. W tym roku Adwent nabiera dla nas szczególne znaczenie, ponieważ po zmaganiach z chorobą i izolacji od siebie nawzajem, od nowa rozpoczynamy nasze uczestnictwo w Eucharystii. Odsuwamy od siebie ciemności naszych słabości i zrażeń, aby ponownie przyjąć Chrystusa, naszą nadzieję i nasze światło. Raz jeszcze odwróćmy się od grzechu i odmówmy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Przypomnijmy sobie, że to właśnie przez chrzest zostaliśmy złączeni z umierającym i powstających z umarłym Chrystusem oraz ze sobą nawzajem jako członkowie Jego ciała Kościoła. Dlatego, bracia i siostry, pytam każdego z was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych,
odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Wierzę. Niech światło Chrystusa, na które czekamy w tych dniach Adwentu, coraz jaśniej panuje w naszych sercach, wypędza wszelkie lęki, niepokoje i grzech. A Wszechmogący Bóg Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który dał nam nowe życie przez wodę i Ducha Świętego, niech zmiłuje się nad nami, przebaczy nam wszystkie grzechy i dzięki swej łasce zachowa nas zjednoczonym w ciele swojego Syna, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bracia i siostry, oczekując na powtórne przyjście Pana, w pokorze serc wznieśmy naszą modlitwę. Módlmy się za Kościół Święty, aby uwrażliwiał ludzi na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za narody pogrążone we wojnie, aby miecze przekuli na mlemiecie, a włócznie na sierpy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zwaśnione rodziny, aby zapanowała w nich zgoda i jedność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pogrążonych w nałogach, aby się opamiętali. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, aby w niebie oglądali tego, którego na ziemi poznali przez wiarę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy odrzuciwszy uczynki ciemności, przyoblekli się w miłość Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, który budzisz w naszych sercach pragnienie pokoju Twojego Królestwa, wysłuchaj naszego błagania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci. Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną ofiarę i spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący i Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami i archaniołami, z wszystkimi chórami niebios zgłosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. I daj na udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas na wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoje miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który łazisz grzechy świata, zmiłuj się Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym sakramencie, przez który nas pielgrzymujących na ziemi podtrzymuje w drodze do nieba i uczy naszym sercem miłować to, co wieczne, które żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Bracie i siostry, Bóg zapłać za udział w dzisiejszej mszy świętej. Przypominamy, że od dzisiejszej niedzieli już dyspensa jest zniesiona, a że jesteśmy zaproszeni, aby właśnie uczestniczyć w każdą niedzielę mszy świętej. Dlatego zachęcamy, aby każdy z was powrócił do waszych kościołów, aby co niedzielę brać udział w liturgii mszy świętej. Oczywiście osoby chore, cierpiące, które nie mogą być, oczywiście łączą się z nami duchowo poprzez tą mszę świętą, którą transmitujemy z katedry imienia Jezus, i ta msza święta jest właśnie dla tych, których nie mogą. Dlatego zapraszamy ponownie do waszych kościołów, do waszych parafii, zwłaszcza w tym okresie adwentowym, kiedy wspólnie razem przygotowujemy się na przyjście Chrystusa. I na ten nowy okres w Kościele, który rozpoczynamy, niech nam Bóg błogosławi. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.